Cześć, z tej strony ponownie Kinimot. Dzisiaj porozmawiamy sobie o modelach na zasadzie budowy na bazie podstawowej, czyli konwersjach, oraz o modelach, które tworzy się od podstaw, które musimy sami zrobić, na przykład ze zestawów żywicznych. Zacznijmy sobie od najprostszego tematu, czyli na temat konwersji. Konwersja to bardzo często tematy w ostatnim czasie, zwłaszcza bardzo popularne. Biorąc model pod uwagę wykonania fabrycznego, czy na przykład wzorów, które są dostępne, coraz częściej jesteśmy niezadowoleni z takich wykonań. Coraz częściej po prostu potrzebujemy czegoś bardziej personalnego, czegoś bardziej dogranego, czy czegoś bardziej, powiedzmy jakiegoś bardziej spersonalizowanego do nas, do naszych potrzeb. Jedną z takich podstawowych konwersji może być wykonany model, który posiada tak naprawdę wyłącznie dodane jakieś formy oznaczeń, czy jakichś dodatków w postaci lamp, czy chociażby na przykład, a również kogutów, tak jak w tym przypadku widzicie z samego frontu Poloneza MR87 w wersji taksówki miejskiego przedsiębiorstwa taksówkarskiego, znaczy taksówek, przepraszam. I jest to wersja podstawowa modelu. Jedyne, co tutaj się zmieniło, to dodane są kalkomanie na przodzie, na przednich drzwiach oraz na tylnych drzwiach, oraz są pomalowane na czarno stare felgi. Jest to zmiana, której ja dokonałem już nawet po odebraniu konwersji, ze względu na to, że po prostu bardziej mi pasuje taki do takiego typu troszkę już zajeżdżonej taksówki. Oraz w tym przypadku zostały zmienione tablice rejestracyjne, choć może z przodu tego nie będzie widać. Może bardziej z tyłu. O. Mamy doklejone tablice. Tablice oczywiście i wzory to jest kwestia indywidualna, ponieważ część osób takie, powiedzmy, konwersje wykonuje na zasadzie użycia kalkomanii, a niektórzy wzory jakichś logotypów i tym podobnych po prostu sobie drukuje, bo jest to tańsze, no i na pewno łatwiejsze do zrobienia, ponieważ nie każdy potrafi nakładać kalkomanię. Drugim takim typem konwersji możemy na przykład wziąć sobie pod uwagę tutaj tego Fiata. Bazowo, ze względu na to, że wzory samochodów FSO 125P, w tym przypadku jest to model rocznika 83, czyli nie jest już to w sumie Fiat, tylko FSO, są dość trudno dostępne. Taką najbardziej uniwersalną, jeśli chodzi o dostępność, wersją jest wersja milicyjna, którą pewnie wszyscy znają, oraz wersja taksówki. Niestety wersja taksówki, mimo fajnego koloru, że jest to kolor czerwony, bardzo pasujący do samego samochodu, jest wykonana z inspestu, więc pęka. A więc zazwyczaj lepiej się posunąć do tego, żeby po prostu kupić sobie wersję milicyjną i przerobić ją na przykład na wersję cywilną, bądź zmienić na przykład na wersję policyjną, nie wiem, taksówkę czy cokolwiek innego. W tym wypadku założeniem odgórnym było wykonanie modelu 125P w wersji takiej troszkę już zajeżdżonej. Mam na myśli przede wszystkim to, że po prostu widać ślady użytkowania, są brudne koła, widać tu gdzieś jakieś przybrudzenia. Tak samo na szybach są ślady pracy wycieraczek. Tu mamy, chociaż nie wiem, czy to będzie dobrze widać, może bardziej pod światło. Atrapa. Ona jest taka troszkę bardziej przypłowiała, żeby nie było to takie idealne czarne. A jak wiecie, no z wersji milicyjnej wystarczyło tutaj tak naprawdę usunąć oznaczenia. Następnie usunąć galeryjkę z całą ramą oraz megafonami. No i oczywiście wykonać po prostu ton. Szpachlowanie dziur, ponieważ no wiadomo, że zostaną ślady po zamontowanej galeryjce. I to jest taki, to są takie dwa w sumie najprostsze, no to są takie dwie najprostsze metody. Wiadomo, że te kolory można zmieniać i tak dalej. Ale do tego sobie właśnie teraz przejdziemy. Bo takim trzecim rodzajem konwersji są konwersje wykonywane na bazie pojazdów jakichś całościowych. Tu mamy akurat Poloneza Karo, rocznik 91. I
Tutaj docelowo, ponieważ ten model jeszcze nie jest skończony, brakuje mianowicie na przednich drzwiach logo MPT z lat 90. Jest to model stworzony na bazie wersji policyjnej z serii Kultowe Auto PRL-u. Już Wam nawet pokażę wersję fabryczną, tak dla porównania. Tu mamy takie dwa te same modele. Tak naprawdę ten Polonez, który jest w wersji obecnie już przygotowany pod taksówkę, jest to wersja wykonana na bazie tego policyjnego. Jest pomalowany na biało. Ma dodane kalkomanie z napisem, z logiem papierosów marki Camel. Oraz ma również belkę wyposażoną w te logotypy. No oraz napis taksi. I tutaj takie konwersje to są bardzo przydatne, fajne rzeczy. Oczywiście, że zapomniałem, też ma zmienione tablice rejestracyjne. I te samochody bardzo są fajne, jeśli potrzebujemy na przykład uzupełniać kolekcję samochody bardziej użytkowe. Mam na myśli tutaj rzecz jasna samochody typu właśnie taksówki, radiowozy i tym podobne. Można je troszkę pozamieniać, pozmieniać, poprzerabiać i wychodzą naprawdę fajne rzeczy. Na pewno bardzo dobrze wpisujące się w klimat tych lat 90., tego okresu całego przejściowego i tym podobnych. Takim kolejnym etapem, ponieważ sami, jak sami dobrze wiecie, przy omawianiu Ikarusów w sumie dużo omówiłem też kwestii związanych z konwersjami, ale jest jeszcze kilka innych etapów wykonywania konwersji. Są jeszcze konwersje, które wykonuje się całkowicie od zera. Na naszym rynku handlowym, jeśli chodzi o rynek modelarski, coraz częściej popularne są zestawy żywiczne. Między innymi na podstawie takiego zestawu żywicznego powstał ten oto Lublin. Ten oto Lublin jest to wersja pierwsza. Jest to wykonany model na bazie zestawu od Resin Labor. Kto kojarzy jakieś takie wyższej jakości modele, to pewnie wie, o czym mówię. Ja tego Lublina składałem sam. Przyznam szczerze, że roboty, choć i tak nie tak dużo, jest przy nim bardzo sporo, ponieważ wiele rzeczy trzeba dopasowywać, wiele rzeczy trzeba robić na czuja. Ja go i tak nie wykonałem idealnie, bo jak widać, no, nie pomalowałem mu lusterek, nie ma wymalowanych uszczelek. No i nie ma niektórych rzeczy, takich jak na przykład tablica rejestracyjna na lewych drzwiach z tyłu. No niestety jest to kwestia po prostu tego, że ja go robiłem w dosyć mojej wczesnej fazie. I co do wykonywania takich malowań. Do dziś znajdziecie spory na forach internetowych, czy na innego rodzaju jakichś formach po prostu sporów sieciowych, tego, czym malować modele. Bo są takie podstawowe dwie szkoły. Jedna szkoła, ta najbardziej taka rozpowszechniona, to są aerografy. Czyli już idziemy w bardziej profesjonalne klimaty, zaczynamy malować modele aerografami. Wydajemy na to kupę kasy też na dobry sprzęt. Natomiast jest jeszcze druga szkoła, którą ja bardziej osobiście wyznaję. Mianowicie malowanie lakierami samochodowymi. Ten Lublin, jak i stojący w tle samochód ciężarowy MAZ, o którym sobie zaraz porozmawiamy, są pomalowane lakierami samochodowymi z mieszalni mojego znajomego, ale wyszło to naprawdę fajnie. Jednak tutaj przy takich sprawach trzeba pamiętać o tym, że trzeba choć trochę się znać na lakierowaniu samochodów, czyli wiadomo, że potrzebne będą podkłady, będą potrzebne również elementy potem zabezpieczające lakier, czyli wszystkie lakiery bezbarwne. No i wiadomo, trzeba dobrać sobie samą bazę kolorystyczną. Przy takich modelach najwięcej roboty jest z tym, że tutaj bardzo duża część detali nawet, to są detale, które sami musicie dodać. Czyli montaż klamek, kierunkowskazów, to wszystko to jest wasza praca. To wy musicie to zrobić, bo inaczej nie będzie nic z tego. Choć ja może nie jestem z tego Lublina zadowolony, ze względu na kilka jego, powiedzmy, niedoskonałości, to osobiście uważam, że fajnie sobie złożyć taki model. No i przede wszystkim cieszę się, że posiadam taki samochód, bo jak wiecie,
No, Lublin nie jest znanym raczej modelem, nie jest to jakiś super dokładny pojazd. Przejdziemy sobie teraz do największego modelu, mianowicie do wykonanego niedawno przeze mnie Mazda 6422. Ten model został wykonany na bazie zestawu dobrze znanej, myślę, wszystkim firmy AVD, czyli zestawów gołych do wykonania samodzielnego, które po prostu odpowiadają gotowym modelom firm AIST, czyli Autohistoria, SSM oraz w obecnym czasie bardzo rozpowszechnionej w Rosji serii, na której chyba powinniśmy, z której powinniśmy brać przykład, zwłaszcza jako wydawnictwa, powiedzmy, kierujące modele na polski rynek, czyli Modimio. Jeśli chodzi o wykonanie takiego modelu, tu już jest naprawdę kupa roboty. Tu naprawdę najmniejsze szczegóły, to jest naprawdę masa roboty. Czasami trzeba nawet im lampy malować, koła odpowiednio wkręcać, zmieniać i tym podobne. Zaletą natomiast takiego modelu jest to, że robimy pełną personalizację. Tu możecie naprawdę zrobić wszystko po swojemu. Dodatkowo jest to, że na przykład w przypadku tego typu już modeli mamy też pracujący w odpowiedni sposób wszystkie mechanizmy, że na przykład podnoszony kiper, czy chociażby otwieraną klapę, dzięki czemu na przykład wykonując już model na przykład pod dioramę, jeżeli ktoś lubi, tak jak ja na przykład fotografuję modele na tle jakimś konkretnym, można sobie utworzyć od razu do tego historię, można gdzieś tam jakiś piasek nasypać do tego kipera, można to jakoś fajnie ustawić i można go ogólnie wykorzystać w formie takiej bardziej historyjnej. Dodatkowo fajnym też elementem w takich modelach jest coś, co pokażę Wam na drugim modelu, który wykonałem również na bazie zestawu AIST, znaczy AVD. Mianowicie to, że niektóre elementy pozwalają też na właśnie takie bardziej sceneryjne wykorzystanie, jak chociażby z, powiedzmy, kabiną, co może wyglądać fajnie jak na warsztacie, na przykład z ciężarówkami czy czymś tego rodzaju. I to daje taki dodatkowy fajny plus dla osób, które po prostu się znają na tych modelach i potrafią to zrobić. Roboty przy tym trochę jest, ale ja osobiście uważam, że temat konwersji oraz wykonywania takich szczegółów, gdzie warto sobie pamiętać o takich rzeczach, że czasami trzeba pomalować jakieś ramki szyb, uszczelki czy coś. Trzeba też sobie odpowiednio najpierw zrobić taki research na zasadzie, czym to robić, gdzie to robić, popytać osoby, które się na tym znają. Ja zresztą Was serdecznie odsyłam do prowadzącego tutaj ten kanał, do tego, aby z nim rozmawiać też na temat konwersji, ponieważ to jest bardzo fajny człowiek, zna się na wielu sprawach i potrafi wiele rzeczy zrobić. Ja myślę, że w ogóle temat konwersji to kiedyś myślę, że może nam się uda porozmawiać w jakiś sposób na żywo, jak pracujemy i czym pracujemy. Ponieważ metod naprawdę, słuchajcie, jest dziesiątki, a w sumie im się człowieka poznaje bardziej, tym się można coraz bardziej ciekawych rzeczy dowiedzieć. Że ja Was dzisiaj zostawiam już z tymi modelami. Na razie i do ewentualnego usłyszenia ponownie. Cześć!